Siemanko, jestem Lucek, witam was w kolejnym odcinku Forza Horizon 3. Zaczynamy sobie od losowania dzisiejszego samochodu, który postaramy się zrobić na drift. I tym razem zacznę sobie powiedzmy od Oldsmobila, albo może od Opla. I będziemy jechać w stronę lewą, zamknę oczy i policzę powiedzmy do czterech. Wybierzemy samochód, którym będziemy próbować dzisiaj driftować. Oby to nie był samochód z centralnie ustawionym silnikiem. Odliczamy. 4, 3, 2, 1, 8. No kurde, tym razem troszeczkę wysilę swój majątek, bo będziemy jechać Goldwingiem. Widziałem ten samochód w rzeczywistości i powiem wam, wygląda okropnie. Nie no, nie wygląda źle. Naprawdę jest to bardzo ładny klasyk i zdecydowanie podoba mi się jego tył. Ma taki fajny kuperek opuszczony w dół. Wygląda świetnie i w rzeczywistości naprawdę też wygląda nieźle. Do góry otwierane drzwi. Za chwilę wejdziemy sobie w Fordze Vista i oczywiście obejrzymy go sobie. Będziemy musieli nałożyć na niego specjalną naklejkę Asusa. Wybierzemy sobie może jakiś taki ładny kolor. Dajmy sobie taki. Pyk. 1 200 000 kredytów. Na szczęście mnie stać, ale jest to jeden z droższych samochodów, jakie mam do kupienia w Fordzie w tej serii do tuningowania driftowego. I zobaczymy, co uda nam się z nim zrobić. Na szczęście mamy silnik umiejscowiony z przodu tego auta i zobaczcie, jest to naprawdę potężna, rzędowa jednostka. Wygląda co? Rzędowa? Rzędowa chyba. Rzędowa, ale zobaczcie, jest tak ułożona, że to wygląda, jakby to była V-ka, co? Ale jest to rzędówka. Nie? Tam mamy dolocik, taki duży. Kurde, czy naprawdę jest to rzędówka? No chyba rzędówka to jest. To jest rzędówka. Nie mamy tu w ogóle dojścia do czego tutaj, do świec. Nie? Więc to musi być rzędówka. Nie jest żadna fałka. Cholera, jeśli się mylę, to mnie poprawcie, ale wydaje mi się, że to jest rzędówka. Dobrze. Mamy, zobaczcie, ładnie otwierane drzwi do góry. Kiedyś to był ewenement, podejrzewam. Pojawia się nagle samochód, w którym otwierają się drzwi do góry. Z tyłu mamy koło zapasowe. Bagażnika tutaj nie uświadczymy, chyba że za fotelami pasażera i kierowcy znajdziemy małe miejsce bagażowe. Swoją drogą, urwałoby nam głowę, gdyby ktoś przywalił nam w tym samochodzie w tył. Krótko mówiąc. Cyk. Tak sobie auto wygląda, piszcie, co o nim myślicie i tak pewnie będziecie opisywać, jak zawsze, o tym samochodzie wszystko, co wiecie. Jeszcze została nam mała rzecz, którą robimy specjalnie do serii Republic of Gamers. Musimy sobie wybrać kalkomanię i może tym razem załóżmy sobie, czy zainstalujmy ją sobie na, właśnie nie wiem, prawą czy lewą stronę. Dajmy sobie z prawej, wczytamy grupę. Dzisiaj użyjemy sobie naklejki Asus lepszy. Maslav 1 zrobił taką naklejkę i damy sobie ją z boku. Oczywiście to jest po prostu, to nie jest czcionka Asusa nawet. Weźmy sobie, zmniejszmy rozmiar. Kurczę, będziemy musieli przemalować samochód. Trudno. Rozmiar. Zmniejszamy rozmiar, żeby to jakoś dopasować. Przesuniemy. Asus lepszy. Zmyślny tytuł, ale dobrze, no dobrze. O to chodziło, to jest zabawa. I chodzi o to, żeby wykonać logo, co prawda, Asusa, ale niech będzie sobie taki motyw graficzny, skoro wykonaliście coś takiego. Nie ma problemu. Więc jest. Możemy zmienić kolor tego. Aha, dobra, tu możemy tu kolor zmienić sobie. No to świetnie. Dodajmy w takim razie na czarno i teraz nie będziemy musieli zmieniać koloru samochodu. Fantastycznie. 10 naklejek mu to zajęło, ale spoko. Maslav, dobrze pamiętam? Maslav 1 wykonał taką sobie naklejeczkę. Akceptujemy i mamy na samochodzie. Możemy sobie wejść w Fordę Vista, obejrzeć teraz tego fantastycznego Goldwinga, którego zrobimy zaraz na drift. Widzę, że tutaj mamy kilka opcji tuningowych, tuningu zewnętrznego, ale wiecie co? Nie wiem.
Bardzo podoba mi się ten chromowany zderzak w tym samochodzie. Z drugiej strony ten z regulacją sprawia, że samochód z przodu wydaje się niższy, ale znowu też traci ten swój taki naturalny kształt, a bardzo podoba mi się to auto. Zobaczcie w ogóle, jaki ten samochód jest strasznie niski teraz po obniżeniu, a podejrzewam, że jeszcze bardziej będziemy mogli go obniżyć za moment. Jest tak strasznie niski, że skrzynia biegów, jak widzicie tam na dole, skrzynia biegów dosłownie dotyka ziemi w tym momencie. Także to jest już naprawdę bardzo nisko. Nie wiem, co tam wystaje. Tam wystaje jakaś rura z dołu. Nie wiem, czy to jest błąd gry, czy to jest dodatkowy jakiś wlot powietrza, czy coś takiego. W każdym razie wygląda to nie najlepiej. Jeśli chodzi o moje odczucia co do tego samochodu, okej. Jest on fajny, ale w Fordzie wykonany jest nie najlepiej, co? No bo jednak ta skrzynia, ona powinna się łączyć jakoś lepiej z silnikiem, a ona wygląda tak jakby, no nie wiem, tak jakby był to element totalnie niepołączony z resztą. Zostawimy sobie zderzak standardowy, moglibyśmy go całkowicie usunąć, ale wtedy samochód wygląda jeszcze bardziej źle. Jeśli mamy ten zderzak, to on chociaż troszeczkę tam zasłania wizualnie to, co jest, to masakra, która jest pod spodem. Możemy dać sobie z tyłu taką małą ławeczkę do, nie wiem, łapania szerszeni czy czegoś, ale tego nie będziemy dawać. Możemy sobie usunąć tylny zderzak. I tutaj powiedziałbym, że to nawet ciekawie wygląda, gdyby nie te dwie dziury. Te dwie dziury totalnie wszystko psują, a chciałbym mieć taki ładny, zaokrąglony kształt samochodów, jak taksówki z filmu Piąty Element. Nie wiem, czy kojarzycie taki stary film. Tam były właśnie takie taksówki zaokrąglone. Nie miały kół, bo to były taksówki latające. I właśnie ten samochód troszeczkę mi taką taksówkę z tyłu przypomina. Chciałbym coś takiego zrobić. No ale niestety zostają takie jakieś dziwne dziury i tego nie chcę, żeby tam było. Mamy oczywiście felgi mercedesowskie. To jest jakiś błąd gry, cholera jasna, co się tu stało właśnie? Czy wy to widzieliście? What the fuck? Jak to jest możliwe, że możemy aż tak duży cal tych felg standardowych sobie wziąć? One są bardzo ładne i... Nie będziemy mieli takich wielkich felg w tym samochodzie, to na pewno. Dajmy sobie trochę mniejsze. Dajmy sobie na przykład takie, a z tyłu te największe jak wyglądają. Masakra, zobaczcie, że całkowicie to wystaje nawet poza obręcz, poza błotnik. Okropne. Ten samochód jest naprawdę bardzo słabo zrobiony w tej grze. Muszę to przyznać. I to ciekawe, no nie? Jest mega niski. Jest naprawdę bardzo, bardzo niski. Nie wiem, czy kiedykolwiek wcześniej widziałem aż tak niski samochód w tej grze. Serio. Możemy zrobić konwersję napędu, układu, silnika po prostu. Moglibyśmy dać V8. No bo teraz mamy ten samochód w klasie A. Pytanie, czy damy radę nim driftować. Napęd mamy na tył standardowo. Moglibyśmy dodać jeszcze jedną turbo sprężarkę. Wtedy dostaniemy 17 kW więcej. Spróbujmy. Zobaczymy, czy z tego silnika uda się wycisnąć soki na tyle, aby, no, jakoś tam latał lepiej. Czekaj, bo ja tu jeszcze chyba... Nie no, tu poinstalowałem, tylko intercooler nam się pojawił razem z turbosprężarką dodatkowo, a pozostałe części mamy poinstalowane już i pokazało nam się na statystyce 770 punktów w klasie A, to jest mało. Zainstalowałem sobie opony chyba sportowe, czyli te z najgorszą mieszanką, jaka może być, i są najmniej przyczepne zaraz po standardowych, stokowych, jakie mamy w tym aucie. Zaraz zrobimy sobie tuning driftowy, tylko zobaczmy, czy w ogóle damy radę zabuksować kołami. Dobra, coś się dzieje. Słuchajcie, będzie to chyba jeden z najsłabszych driftowych samochodów, jakie mieliśmy do tej pory. Przyczepność łapie właśnie za szybko. Musielibyśmy jeszcze, tak, dajmy sobie standardowe te opony i może uda nam się na tym standardowym silniku trochę podliftować. Brzmi bardzo fajnie. Jest to unikalny dźwięk tego samochodu i zdecydowanie chciałbym to zostawić, aby przez cały odcinek było słychać, że to jest
nasz unikalny samochód, ale żeby można było wprowadzać go w te wysokie obroty, musimy mieć zdecydowanie węższe opony z tyłu i mieszankę standardową. Żeby ten samochód naprawdę, znaczy boję się, że teraz utracę kontrolę nad nim na tyle, że nie będę mógł driftować, ale sprawdźmy to. Cyk. No i zaczął padać deszcz. W sumie to trochę na naszą korzyść. Widzę, że tutaj zrobimy jeszcze szybki tuning driftowy. No i dobrze, mamy tuning driftowy i moi drodzy, jeszcze dodatkowo w opcjach obniżyłem ten samochód mocniej. I wygląda to dziwnie, bardzo dziwnie. On tutaj nawet w tej strefie delikatnie unosi się nad ziemią. Zobaczcie, że koła nie dotykają dokładnie ziemi. To jest bardzo dziwne. Może jak wyjedziemy z tej strefy, to będzie lepiej, ale on jest chyba aż tak niski, że gra nie uznała tego. Znaczy nie brała tego do wiadomości, że może być aż tak niski samochód w tej grze autentycznie. Na trójce już się dusi, kopcić tu na trójce nie będziemy, więc będziemy próbować robić coś na dwójce, na jedynce i dwójce. Chciałbym zostawić ten standardowy dźwięk z samochodu, nie zmieniać go, no bo to jest zawsze jakiś ukłon w kierunku klasyki, co mi się bardzo podoba. Ten samochód jest piękny i nie powinniśmy chyba niszczyć go jakąś V8, jak myślicie? Dobrze, wejdźmy sobie jeszcze raz w drona, bo jestem ciekawy, jak on będzie wyglądał na jezdni. A wygląda przekozacko. No, poza tą wystającą tutaj oponą z błotnika, to nie wygląda ładnie. Zdecydowanie. Ale jeśli chodzi o zawieszenie, naprawdę ten samochód jest mega, mega, mega niski. Zwiększenie calu, felg, to jeszcze bardziej sprawiło, że ten samochód wygląda jak niższy, tak? A jeśli chodzi o jego skrzynię biegów i ten silnik, który tam gdzieś wystaje, ja podejrzewam, że on jest teraz wtopiony w ziemię. I moim zdaniem nie jest to dobrze wykonany samochód w tej grze, ale no, został tak zrobiony i już, musimy się z tym pogodzić. Dobrze, więc pada deszcz na naszą korzyść tym razem. Jest to dość słaby samochód i może się okazać, że będziemy musieli popsuć jego dźwięk jakąś brzydką V8, która doda mu trochę więcej mocy. Swoją drogą, nie wiem, gdzie ona by się zmieściła, bo ta komora silnikowa teoretycznie jest długa, ale jest niska. I żeby zmieścić tam takiego wielkoluda... shit. No to może być ciężko. Powinniśmy wywalić to koło też z tyłu, żeby ten tył był troszeczkę lżejszy, bo czuję, że nim za mocno rzuca. W samochodzie driftowym to jest akurat dobrze. Pytanie, czy to jest dobrze w samochodzie, gdzie mamy opony standardowe i bardzo mało mocy. Jest bardzo dziwnie. Nie ma w ogóle przyczepności, no bo dodatkowo pada też deszcz. Myślę, że gdyby tego deszczu nie było, to już totalnie byśmy się nie dali rady ślizgać tym autem. Nie jest za dobrze pod tym względem, ale no co, ja powiedzmy, że takim trochę doświadczonym drifterem w tej grze jestem, więc no chciałbym sobie dać radę, zwłaszcza, że mam trochę sentyment do tego samochodu. W kilku grach on się już pojawił i bardzo fajnie mi się nim grało, także w Dekru 2 dużo nim jeździłem. Dostajemy go jako samochód darmowy w zasadzie, w jednym wyścigu tam wygrywamy sobie go i możemy sobie nim śmigać. Zostawiłem felgi standardowe, bo szczerze nie wiem, jakie bym miał dopasować do tego samochodu inne niż te, które są. Są tam jeszcze jakieś retro felgi, ale te są takie w porządku, myślę. Bardzo ciężko się driftuje. Jest taki ospały, jest taki... Nie wiem, jak to nazwać, taki robak. No dobrze, czyli co, mówiłem, że jedynka, dwójka i trójka, no może jedynka nie, ale dwójka i trójka to są biegi, którymi będziemy próbować robić drifty. Czy to będą drifty, czy może bardziej power slide? Ja już czuję, że macie ochotę w komentarzach napisać, Lucek, zmień na tą V8, niech ten samochód dostanie drugie życie i spróbuje coś tam polatać lepiej. Ale powiem wam tak. Kurde. Powiem wam, że chyba tak zrobimy.
Nie, no bo ciężko jest naprawdę, zwłaszcza przy tym deszczu, a jak włożymy sobie lepszą jednostkę, taką wirtualną, bo w rzeczywistości to ta 5-litrowa V8 by tutaj nie weszła, chyba że na dachu byśmy ją mieli, czy gdzieś tam. Ale jest ciężko z taką małą mocą i akurat z tymi oponami, bo one naprawdę sprawiają, że mamy bardzo małą kontrolę nad tym samochodem. Swoją drogą ciekawe, jakby driftował taki Viper, który jedzie tutaj koło mnie. Kiedyś może na niego trafimy, mam nadzieję. Silnik z przodu, ogromny silnik z przodu, ogromny, długi przód, prawie że lotniskowiec. Ja tak na niego mówiłem zawsze, lotniskowiec, jak byłem mały. Taki wielki przód, samoloty mógł lądować. Tak. A jeśli chodzi o tego Goldwinga, na obecną chwilę jest tak sobie. No nic, spróbuj może driftować z kierunkiem jazdy. Driftować, ale nie no, on lata bokiem. Coś się tu dzieje. Nie jest najgorzej. Ale bądźmy szczerzy, dobrze też nie jest. Nie? Coś tam się dzieje. Rondo na pewno sobie zrobimy na tej dwójeczce, jadąc sobie 40 km na godzinę, lekka. Tylko, czy zrobimy jakiś taki lepszy drift, że to naprawdę będzie ładnie wyglądać? No na obecną chwilę przy tej mocy nie, więc chyba będziemy musieli jednak zrobić tego swapa na V8, żeby to jakoś coś się działo z tym samochodem, no. Żeby to rwało dupę, żeby spod kół leciał dym, żeby było fantastycznie, no. Co wam dużo mam mówić? Pomyliłem się, nie jest to jednak 5-litrowa, a 6-litrowa V8, więc przepraszam za pomyłkę. Teraz ten samochód będzie... shit. Nie wiem, jak to się stało, ale po wymianie silnika skrzynia biegów zostaje taka sama. Możemy używać tej, która była poprzednio. Bardzo ciekawe. Podejrzewam, że mamy teraz trochę więcej mocy niż poprzednio mieliśmy. Zobaczcie, teraz mamy klasę B. Po zainstalowaniu byle jakich opon z toru wyścigowego Nürburgring, takie już totalnie zużyte, nagle lądujemy samochodem w klasie S1 i potem prawie w klasie S2. Nowe S2 już niestety nie. Zainstalujmy sobie opony poziomu pierwszego. Dajmy sobie z przodu... O, już mamy szersze kapcie, dobrze. Niech tak zostanie i tutaj dajmy sobie takie kapciory. Tu mamy to. Tutaj dodaliśmy sobie jeszcze taki mały cukierek. Ale czekajcie, czy ja tutaj... Tak, to zainstalowałem. Będzie nas to kosztować 53 tysiące kredytów. Dobrze, ja myślę, że skończyliśmy ten tunik. A, właśnie, sprawdźmy, ile mamy kuniów teraz. No, około 1000, jakoś tak, 900 koni chyba mechanicznych, 747 kW to jest. Od 0 do 100, do 100 w 5 sekund tylko. A, no tak, ze sprawą bardzo dobrej przyczepności, jak mniemam, przy takiej mocy. A, zaraz, a jaką mamy tutaj wagę w tym aucie? Bo tak nie spojrzałem. O, shit! Bardzo, bardzo lekki jest ten samochód. A trzeba przyznać, że nie wygląda, no nie? Jak się patrzy na karoserię, wydaje się ona taka masywna, ale musicie wziąć pod uwagę fakt, że ja już tutaj zainstalowałem odciążenie. Zainstalowałem klatkę bezpieczeństwa i w zasadzie ten samochód powinien być lekki. I teraz pytanie, jak on brzmi? Czy brzmi jak AMG? Tak, brzmi jak AMG. Znaczy, ja znowu muszę powtórzyć tą samą śpiewkę co zawsze, jeśli chodzi o AMG. Bo w tej grze jest jakby jeden dźwięk silnika. I silniki AMG brzmią rzeczywiście w rzeczywistości tak jak tutaj w tej grze teraz, jak sobie zrobię tego swapa, tak brzmi ten Goldwing. Ale problem jest taki, że wszystkie V8 brzmią jak AMG w tej grze. A wiecie, że na dźwięk samochodu składa się też układ wydechowy, który w samochodach AMG jest wyjątkowy. I to właśnie on sprawia, że barwa brzmienia tego całego samochodu i całej jednostki jest taka, a nie inna. Jest ona dosyć charakterystyczna i brzmi dokładnie, czy bardzo podobnie jak teraz ten nasz Goldwing. Także bardzo dziwne jest to, że po wymianie silnika, po swapie silnika,
zmienia się drastycznie jego dźwięk na AMG. No, to, że się zmienia, to jest oczywiste, tylko że czemu brzmi jak AMG? Nieważne. Tak to wygląda w tej grze. Ale co się zmieniło dodatkowo? Ponieważ zrobiliśmy swapa silnika, mamy znacznie więcej mocy, więc trzeba ustawić inaczej skrzynię biegów, bo jak widzicie, te biegi trwają teraz ułamek sekundy, tak? Możemy na maksymalne obroty wprowadzić samo 373 km na godzinę według symulacji ten samochód pociągnąć powinien. Możliwe. Tego sprawdzać nawet nie będziemy, bo to nie jest jakaś imponująca prędkość, to raz. A dwa, nie mamy chyba takiej potrzeby i jak widzimy, samochodzik zdecydowanie lepiej się zachowuje niż jeszcze sekundę temu. Tak więc zdecydowanie damy radę nim podriftować. Ja zawsze mówiłem, że samochody klasyczne z napędem na tył były lepszymi driftowozami niż te takie nowoczesne, które żeśmy przerobili sobie na drift. Mimo to samochód dosyć łatwo przesterować. Może nie bardzo, ale łatwo go przesterować. I jak już jesteśmy w takim dużym kącie podczas driftu, zauważyłem, że ciężko jest nim wyjść z tego przesterowania, jak teraz na przykład, nie? Więc to jest chyba nie najlepszy samochód do driftu mimo wszystko, ale lepszy niż tam kiedyś sobie testowałem, chyba Astona Martina DB11. To był taki sobie Aston Martin i on był taki, no, on był już całkiem taki bardzo, bardzo przeciętny. Nawet można powiedzieć, że słaby do driftu. A tutaj mamy zdecydowanie lepiej, chociaż kontrola też jest troszeczkę utrudniona. Ja nie wiem, czy zrobiłem pełny tuning driftowy. Wydaje mi się, że tak. Tak, to jest pełny tuning. Tu możemy sobie jeszcze dać większy negatyw. Stabilizator. Tu mamy, no, wszystko jest porobione tak jak ja lubię do driftu, więc nie powinno być większych problemów, a mimo to łatwo jest go przesterować. Może jak teraz zwiększyłem sobie ten negatyw, to będzie lepiej. Swoją drogą ciekawe, czy jest widoczny ten negatyw jakoś tam. Może trochę jest, ale nieznacznie, no. Te koła są dosyć tutaj schowane, wiecie, one tak nie wystają. Jest taki samochód driftowy, w którym właśnie fajnie wystają te koła i mają, no, ten samochód ma nadkoła takie ładne i spoko wygląda. To jest BMW E36, jest to jeden z lepszych samochodów driftowych, jakie mam w swoim garażu. A praktycznie wszystkie samochody mam. To ciekawe właśnie, że wylosowaliśmy sobie samochód, którego nie mam. Jest to Goldwing, w dodatku jeden z droższych samochodów. No nie najdroższych, bo tam jeszcze niektóre są po nawet chyba 40 milionów kredytów. Tak? Dobrze myślę? 40? Nie, 40 przesadziłem. Skąd mi się ta liczba wzięła? Chyba po 8 milionów. 8 milionów to jest bardzo dużo, a już milion to jest dużo, no. Tak więc co, jedziemy sobie przez deszczowy las. Tutaj zawsze ślisko. Jak widać. O shit, nie mogę się stąd wydostać. No tak, mamy niestety za mały prześwit, żeby coś tutaj... O, dobra. Jak puściłem gaz, to zjechał. Świetnie. No dobrze, jedziemy dalej. Nie wiem, w jakim sposobem nie skasował mi się mnożnik za punkty. Pewnie jakbym uderzył w jakiś samochód teraz, to by mi się skasowało wszystko, a przywaliłem przodem i mam dalej te punkty. Z jakichś powodów bardzo dziwnych. Wyglądało tak, jakbym był w powietrzu chyba. Znaczy gra uznała, że byłem wtedy w powietrzu, nie? I się nie liczyło. Dobra. Spróbujemy jakoś sobie podriftować. Tutaj są takie gładziutkie zakręty. Zaraz natomiast pojedziemy sobie na troszeczkę ciaśniejsze miejsca i tam dopiero sprawdzimy, co ten samochód potrafi, a raczej co ja potrafię, sterując go. Bo jak na obecną chwilę znowu jest mi strasznie ciężko, bo samochód wydaje się taki poza kontrolą troszeczkę. Ale jest zdecydowanie lepiej niż tam kiedyś z tym Astonem, pamiętam, że tamten to już w ogóle był taki zamulony. A tutaj to chociaż mamy trochę mocy. Zresztą w Astonie, z tego co pamiętam, mogliśmy mieć tylko silnik seryjny, ale seryjny był bardzo, bardzo konkretny. A tutaj mieliśmy jakąś taką małą pierdziawkę, nie? Że też ciężko dojść do jakby... Znaczy zrozumieć to, jak taka mała pierdziawka mogła ciągnąć taką ciężką gablotę za sobą.
Nie no, śmieję się oczywiście. Ale wygląda ten samochód masywnie. Rzeczywistością jest bardzo mały. Jest wąski. I może jest trochę przydługawy, ale bez przesady. Tak, on jest po prostu bardzo mały, wąski przede wszystkim. No dobrze. Jedziemy sobie tu. Tu chyba jest jakaś strefa driftowa. Nawet jeśli nie, to widzę, że są ładne zakręty. Tu moglibyśmy sobie coś porobić. Tutaj mamy taki hop hop. Cyk cyk. Oj, zobaczcie, piękny Aston. Co ja gadam, piękny Mercedes sobie jechał. Nowy Mercedes i stary Mercedes, nie? Widziałem, jak byłem w Londynie, byłem w salonie Mercedesa, nieopodal tego salonu Mercedesa było sobie muzeum Mercedesa. I tam były chyba wszystkie w ogóle Mercedesy, jakie ever powstały, naprawdę. Chyba nawet jakieś samoloty i łodzie były, także dosłownie wszystko. Natomiast ja widziałem pierwszego Mercedesa. I jeśli macie ochotę, to możecie zerknąć na mojego Instagrama, bo tam, jak się dokopiecie, to w zdjęciach możecie znaleźć zdjęcie pierwszego ever wyprodukowanego Mercedesa na moim Instagramie. Piszcie sobie mów po ludzku, żeby mnie wyszukać. No ale teraz wracamy do driftowania Goldwingiem. Czy ten samochód nadaje się do driftu? Werdykt. No moim zdaniem nadaje się. Jest troszeczkę trudny, ale bez przesady. To nie jest też tak, że jeśli ludzkowi driftuje się słabo, to znaczy, że samochód jest do dupy. Nie. Ten samochód nadaje się do driftu. On potrafi driftować. To trzeba mu przyznać, ale dopiero po słapie silnika na jakiś mocniejszy, na taki, że no przyjemnie się tego słucha mimo wszystko. Mimo, że ten dźwięk nie pasuje do Goldwinga, to jednak gdzieś tam uśmieszek na twarzy się pojawia, bo słyszymy to AMG. Przynajmniej w moim przypadku tak jest i totalnie mi to nie przeszkadza. Zresztą AMG to też jest Mercedes, prawda? I jak najbardziej do tego akurat samochodu nam to pasuje, przynajmniej mi. No a teraz próbujmy coś zliftować. Bardzo, bardzo długi zakręt, mały kąt. Goldwing jakoś dał sobie radę. Ale tutaj nie, tu już przesterował. Albo nie, zrobiliśmy sobie taki trochę inny drift. Takie też trzeba robić, no. Jedziemy sobie teraz tu. Zobacz co się dzieje. Przeleciał ten drift. My tu robimy strefę prędkości, a nie drifting. Cholera. No nieważne. Strefy prędkości też trzeba. Też trzeba robić. Bardzo mało gaz dodaje niekiedy podczas tego driftu, ale i tak dym spod kół leci, to się liczy chyba najbardziej, nie? Jedziemy sobie tu. Bardzo ładnie. Nie, no da się driftować, tylko przy wyższych prędkościach chyba oczywiście większa frajda jest. Nie wiem, czy on by się nadawał do takich ciasnych, technicznych driftów. Gdzie tutaj mamy? Pojedźmy sobie do jakiejś strefy driftowej, żeby przetestować, jak on fajnie pierdzi. Muzyka dla moich uszu. Dobrze, tu mamy jakąś przegiętą strefę driftową, tak się składa, że akurat po drodze będzie. Ładnie pierdzisz, panie Goldwing. Pyk. Dziwnie się jeździ takim stunigowanym na drift samochodem w prostej linii. Ale to dobrze, no. Ważne, żeby on był właśnie taki driftujący. Zobacz, przy 200 km na godzinę dajemy radę. Okej, my sobie na tą strefę driftową zajedziemy trochę od tyłu i spróbujemy osiągnąć jakiś wynik. Ponieważ mamy tutaj dużo mocy, dostosowany samochód do driftu, może uda nam się osiągnąć jakiś ładny wynik. Chociaż do technicznych driftów może być ciężko, bo jednak ten samochód nie jest taki usłuchany. Skopałem. Dobra, jedziemy, zaczynamy. Tutaj jeszcze jakiś dziad jedzie. Też Mercedes, nie, Aston Martin to był. Aston Martin Jamesa Bonda. Brakowało mu tam jeszcze karabinów. Patrz. Prędkość i kąt najważniejsze podczas driftu.
No co, tylnymi kołami byłem na strefie, o co ci chodzi? No dobrze, 73 tysiące punktów, nowy rekord życiowy, chcecie mi powiedzieć, że osiągnąłem tu nowy rekord życiowy? To chyba naprawdę bardzo rzadko musiałem być na tej strefie, czy coś, bo 50 tysięcy punktów jest tu na 3 gwiazdki. Wow, osiągnąłem tu rekord życiowy Goldwingiem za pierwszym razem, to naprawdę jestem zaskoczony, bo myślałem, że mi się to na pewno nie uda. Że będzie mi ciężko opanować ten samochód, ale jakoś mimo wszystko dałem radę. Jakoś nie miałem takich sytuacji, żebym musiał ten samochód jakby do granic możliwości wykorzystać, nie? Jeśli chodzi o jego kąt, bo z tym kątem tutaj, żeby go utrzymać w dobrym kącie, jest trochę ciężko, ale wygląda na to, że shit! Ty zobacz, drugie podejście do driftu i naprawdę bardzo ładny wynik, co prawda niższy od poprzedniego. Jestem zadowolony z niego, naprawdę. Wyszło to spoko. No dobrze, jeszcze jedno podejście, bo jestem trochę zaskoczony tymi punktami. Może uda się osiągnąć jeszcze lepszą ocenę, jeszcze lepszy wynik niż teraz. Oj, chyba już nie. Tutaj skopałem bardzo ładny zakręt, ale to dlatego, że ruch uliczny, no. Ruch uliczny duży. No nie, nie udało się. Ale jak widzicie, da się driftować tym samochodem. To myślę, że tutaj dużo pomógł dzisiaj napis Asus lepszy z boku samochodu. Także to na pewno sprawiło, że mi lepiej szło driftowanie tym samochodem. Nie, no nie wiem, wiecie co, daje radę to auto, mimo wszystko. Ja zawsze do wszystkich aut daję takie samo ustawienie driftowe, żeby je można było mniej więcej porównać, a i tak każdy z was mógłby dostosować lepiej ten samochód do driftu, ten czy inny. Co tutaj jedzie? Czy to jest Miura? No, ale bardzo ładnie. Ja strasznie lubię tą Miurę z tyłu, pięknie wygląda, no i brzmi fantastycznie. Kurde. Ach, znowu się zagapiłem na te fury, na te graty. Moi drodzy, wpadajcie na mojego Instagrama zobaczyć fantastyczne zdjęcia samochodów z ostatniego Racism, największego wydarzenia w Polsce i jednego z większych wydarzeń w Europie, z samochodów tuningowanych, projektów robionych przez Polaków, Niemców i jeszcze z innych krajów. Jest masa różnych projektów tuningowych samochodów. Wbijajcie, poglądać i zostawcie followa, jeśli podobał wam się ten film. Zostawcie także łapę w górę i subskrypcję na moim kanale. A ja was zapraszam na kolejne filmy z wyzwań Asus Republic of Gamers. A tymczasem żegnam się z wami ciepło i trzymajcie się. Do następnego razu. Pa, pa.